ławki. Dzisiaj ładnie pierwsze podlewanie na polu deszczownią. Na razie do tej pory nie było potrzeby, było wilgać w polu. Dzisiaj posadzone pierwsze bez pokrycia. Tutaj widać takie małe roślinki posadzone. Pierwsze w tym roku bez przykrycia posadzone jest, a tam dalej w oddali widać posadzone jest pod przykrycie, pod włókninę. Tam brat rozwija deszczownię. Dzisiaj będziemy podlewać po raz pierwszy. Komputer ładnie liczy na metry. Słońce świeci. Ale chyba coś tam widać. Rozwijamy. Za chwilę będziemy włączać. Rozwiniemy całą. Deszczownia ma około 400 metrów. Znaczy sam wąż ma 400 chyba 30, a pole ma 400. Także za chwilę do was wrócę. Rozwiniemy. A tu jeszcze pokażę też taki stycznik przy deszczowni do wyłączania. Ona po prostu jak zwinie sama do końca, dostaje sygnał i się wyłącza. Sygnał idzie do skrzynki, tutaj jest skrzynka elektryczna. Dostaje sygnał, się sama wyłączy. Nie trzeba nic pilnować. Na telefon zadzwoni, bo jeszcze ma funkcję nie GPS, a tylko GSM. Dzwoni na telefon i informuje, że już wyłączona deszczownia. No też nawet jak coś się stanie z deszczownią, też wysyła informację, co się stało. No jak tutaj jest to deszczownia Okmis. Po roku użytkowania jesteśmy bardzo zadowoleni. Leje elegancko, żadnych awarii, żadnego do tego. Tutaj dużym jedzeniem to są właśnie też nogi hydrauliczne. Elegancko się jedną wajką wciska dwie nogi, ja wam pokażę. Tu jest taki na zasadzie lewarka, tu się przełącza, tą dźwignią się przełącza, żeby albo wciskało, albo do góry się podnosiło. Po prostu jak zwinie, to się podnosi całe działko do góry. Elegancko i fajnie to działa. No co, jak macie jakieś pytania na temat deszczowni, to piszcie, chętnie wam odpowiem. Zaraz będę włączał, to wam pokażę, jak będzie startowała. To już w drugiej części vloga. Dobra, to na razie. No, witam ponownie. Teraz będziemy włączać. Na razie jeszcze musimy ustawić komputer. Musimy sprawdzić, ile mamy metrów, czy się zgadza policzone metry z komputerem. Mamy rozwinięte. No. 367. Trochę się zmazało, mało widać, ale około 370 metrów. 374. No to powinno dobrze policzyć. No ewentualnie z metry do 8. O, 375. Dobra. O, i teraz idziemy włączyć. Teraz podamy jej wodę. Załączamy. Wciskamy i ruszyła. Nie wiem, czy zauważyliście, tu z początku właśnie stycznik wywalił wodę, ale on zaraz zamyka. Komputer dostaje sygnał, że jest ciśnienie i zamyka cewka, zamyka wodę i idzie pełne ciśnienie wzraszacz. Nie wiem, czy tam to coś widać w ogóle. Przybliżę wam trochę. O, tam coś widać. Trochę mi się ręka trzęsie, ale coś tam widać. Wiatr jest ogólnie i trochę słabo nam będzie chyba podlewało. Nie wiem.
wiem, czy w ogóle to będzie chodziło. Chyba nie doleje w ogóle. No, nie dolewa. Chyba zaraz wyłączymy. Ale zobaczymy, zaraz tam brat najwyżej zadzwoni i powie. No i co? I tutaj po prostu ciskamy start. Tam metry wszystko są ustawione. I mamy prędkość 63 metry na godzinę. No i będziemy zwijać. Tylko musimy jeszcze ją zabezpieczyć. Zapomniałem odbyć zabezpieczyć. Teraz tylko zapadkę. O, zapadka wpadła. Zabezpieczona. No i dobra, no i co? Ja startuję. Zaraz wam pokażę, jak ona ruszy, tylko muszę zadzwonić do brata. Zapytać się, czy włączyć, czy nie. No i włączyłem już. Tutaj nacisnąłem start. Już tu widzicie. Tu jest taki bęben. Pokazuje, że się kręci. Na razie komputer myśli. Ona zaraz wystartuje. Już ten komputer sam obliczy prędkość. Będzie nam pokazywało, z jaką prędkością zwija. Włączamy bieg. O, już mamy bieg włączony. Naciskamy i już słychać, że pstryka. Teraz naciągnie nam wąż i będzie zwijać. Można naciągnięty ładnie? No, może być. A jeszcze nam trochę zostało, to jeszcze jest zapas. Akurat. Słychać, jak turbina przyspiesza. O, teraz lepiej dobrze widać, teraz 20. O, tam sobie liczy. Teraz na pewno nam przyspieszy, mamy ustawione 63. O, już skoczyło 56. I tak jeszcze jest za wolno. No i właśnie to jest fajne w komputerze, że niezależnie ile jest zwoi na tutaj nawinięte, to po prostu komputer sobie sam steruje prędkością, a w tamtej starej deszczowni tak nie było. No wiadomo, no ustawiona jedna prędkość, a im więcej zwoi na deszczowni, tym szybciej zwijała. Tu po prostu komputer tą prędkością sam steruje. I cały czas jest jedna prędkość, a teraz tutaj wskoczyła akurat 66, zaraz nam zmniejszy na 65 na pewno. No to na chwilę mnie przerwało. Brat do mnie dzwonił, czy wszystko dobrze działa. No to pierwsze uruchomienie po zimie. No jak najbardziej wszystko dobrze działa. Elegancko. Ciśnienie. Mamy 5, 6, 7,5 atmosfery. 7,5 mamy. Tam na działku też jest ciśnienie, to najwyżej napiszę wam w opisie, ile jest, tam sprawdzę sobie, bo z telefonem tam nie podejdę. A GoPro nie posiadam, żeby wam pokazać. A gdyby nawet tak jest tam zimno, także nie da rady podejść. No i co, no wiadomo, na agrowłókninę można lać, bo to nie na folię, że woda przelatuje elegancko. Na folii tak nie można, folię trzeba odkrywać. Właśnie tu jest ten plus, że z folii zrezygnowaliśmy, żeby tego nie odkrywać, tylko lać na włókninę. To będzie odkrywana do sypania nawozu i do objeżdżania. Także jak będzie czas, to też będzie jakiś vlog może z objeżdżania albo z sypania nawozów. No i na końcu sorry za mój głos, ale jestem trochę chory. Ale mi się wydaje, że wszystko było dobrze słychać. Także pozdrawiam. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.